Cześć, witam się z Wami w kolejnym moim filmiku. Mamy, co my mamy? Czwartek dzisiaj już jest. Jajku, jak ten czas szybko leci. Jutro już piątek i znowu weekend. Jest dzisiaj tak zimno, kochani, tak jest zimno. Wietrzysko jest, jak nie wiem. Wczoraj miałam iść w ogóle do Funciaka, ale nie poszłam, dlatego że bardzo dużo paczek przyszło. Bardzo dużo paczek przyszło. Co nieco Wam pokażę, nie wszystko. Przyszedł, kochani, pochłaniacz do wody. No i musiałam odebrać, bo ten, jeszcze by, wiecie, odwieźli z powrotem, a tutaj potem nie ma czasu, wiecie, znowu odbierać, gdzieś tam jeździć później po te paczki, więc musiałam zostać w domu. Bardzo fajny ten pochłaniacz. Powiem Wam, że sporo wody pochłonął w ciągu, nie wiem, godziny, dwóch i już było pół pojemnika wody. A my tutaj, wiecie, grzejemy. Wydaje się, że tej wilgoci tak nie ma, a jednak jest, a jednak jest. Jeszcze do tego mamy tą suszarkę elektryczną, w której suszymy pranie, bo na pewno byłoby dużo więcej wilgoci, gdyby nie ta suszarka. Stwierdziliśmy, że nie opłaca się kupować, wiecie, tych pochłaniaczy takich w pojemniczkach. Lepiej mieć coś takiego i naprawdę sprawdza się. Misiek coś zapłacił około 200 funtów, co gdzieś, wiecie, w granicach 1000 zł. Ale bardzo, bardzo fajny. Słuchajcie, widzicie tutaj za mną na sofie jest taki cover i bardzo, bardzo się sprawdza, więc stwierdziłam, że zamówię jeszcze jeden kolor, ale troszeczkę z innej firmy, inny troszeczkę inaczej pikowany. Na dwie sofy zamówiłam, ale po prostu w innym kolorze. Miałam w ogóle coś takiego świątecznego sobie zamówić, żeby tylko na święta zakładać, ale stwierdziłam, mówię, nie, nie ma sensu, to nie są te czasy, że sobie można tak szastać, wiecie. Więc chcę kupić coś uniwersalnego, coś, co wykorzystam w codziennym życiu, więc wzięłam w takich tonacjach, wiecie, trochę świątecznych, ale bez printów świątecznych, tak żeby przez cały rok zakładać. No i już Wam, kochani, pokazuję. Czekajcie moment, momencik. No jestem. Na tą mniejszą sofę i na tą większą. Tak to wygląda. Zobaczcie. Nie wiem, czy to otwierać, czy nie. I naprawdę sprawdza się, sprawdza się. Wszyscy uważają, że dużo przytulniej jest właśnie z tymi okryciami. Ja bardzo lubię materiałowe sofy, takie, wiecie, takie pluszowe, ale przy dzieciach małych się tego po prostu lepiej nie kupować. Naprawdę przy małych dzieciach nie, bo coś rozleją, coś wyleją, gdzieś tam zwymiotują, coś tam, różne rzeczy mogą się wydarzyć. A takie coś, takie narzutki wkładacie do pralki i sobie wypierzecie. No zobaczcie, tak to wygląda, taki kolor. To jest taki zielono-niebieskawy i on będzie adekwatny, wiecie, do kolorów takich. Miałam w ogóle czerwony zamówić, ale nie było czerwonych, tylko były takie bardziej bordowe. No nie za bardzo mi się to uśmiechało, bo ja chciałam taką ładną, żywą czerwień, żeby tak trochę ożywić. I z tych wszystkich kolorów po prostu wzięłam ten, bo ten najlepiej wyglądał. Były oczywiście jasne kolory, jakieś takie nudziakowe, też mi się bardzo podobają, ale nie chcę jasnych narzut, no bo wiecie, przy dzieciach to zaraz będą brudne, a na takich ciemniejszych jednak tych plam aż tak nie widać, a tym bardziej na takim szarym to aż tak plam nie widać, bo był jaśniejszy taki siwy kolor i był taki ciemny grafitowy, to wzięłam ten ciemny, naprawdę bardzo fajny, bardzo fajny. To jest, kosztowało w granicach coś 39 funtów chyba, jakoś tak, zależy jaka rozmiarówka. Te tutaj też coś w tych cenach, około 40 funtów za sztukę taką, więc tak. I powiem Wam, zaraz Wam pokażę ten dywan, jaki zamówiłam, bardzo, bardzo fajny, tylko wiecie, on był zaraz świeżo rozłożony. Był poskręcany, wiadoma sprawa, i jeszcze nie był dobrze wyprostowany. Teraz się już uformował, wyprostował, ale bardzo fajny. I kochani, postanowiłam zamówić jeszcze jeden, więc czekam teraz na przesyłkę. Ma przyjść jeszcze jeden taki sam rozmiar, bo chciałam jeden taki długi, ale tamten, co ten większy, był dużo szerszy i dużo większy, więc nie do mojego living roomu.
A tak postanowiłam, że zamówię jeszcze jeden i będzie akurat pasował. Także naprawdę fajny, tak przytulnie się zrobiło w tym domu. No i tak po nogach też nie ciągnie. Chociaż wiecie, ogrzewamy i tak dalej, to jednak jak się nieraz bez kapci chodzi, to jednak ciągnie po nogach. Dużo ludzi tutaj nie ogrzewa, powiem Wam, nie mają na rachunki. A druga sprawa, też czekają, żeby Kansil, jejku jak głośno, żeby Kansil nareperował im bojlery, bo coś im nie działają, bojlery na Facebooku widzę wpisy. Także kilka dni ludzie byli po prostu bez ogrzewania też. Ja ogrzewam, no bo są dzieci, ale ogólnie nie musiałabym ogrzewać, bo nie jest u mnie aż tak zimno. My ogrzewamy rano, trochę tam po południu. W nocy w ogóle nie ogrzewamy, bo jest za gorąco. Po prostu nie da się oddychać wtedy, wiecie? Wtedy kaszel taki suchy się robi, więc no, nie możemy ogrzewać. Jakoś się źle czujemy, jak jest ogrzewany. Dobra, kochani, nie przedłużam. Wiecie co? Chciałam Wam tylko powiedzieć odnośnie tego wypadku. Tutaj trochę więcej już wiem. Dwóch mężczyzn zaatakowało, no młodych chłopaków. Jeden chyba 17-letni, czy 19-letni, czy jeden 17, drugi 19-letni zaatakował chłopaka nożem. I on trafił do szpitala w takim krytycznym stanie, ale odratowali go. Odratowali go. Tak czy tak, kochani, naprawdę strach gdziekolwiek wychodzić. Mało co na ten temat piszą. Taka troszeczkę zamieciona sprawa pod dywan. Dlaczego? Nie wiem, czemu nie nagłaśniają takich rzeczy. Nie wiem, czy to może jakieś porachunki, czy co. Ale tak czy tak, to i tak we mnie się kontrolka pali. Jeszcze niedawno był ten taki okres bullyingu, tak? Na tle rasistowskim i tak dalej, więc ja mówię, akurat tak się to zbiegło z tym czasem, bo ja pamiętam, Maksiu w szkole tam występował i nawet taką tablicę zrobił, narysował. No powiem Wam, że no nie mogę tego słowa na T wymówić, bo algorytmy YouTube'a bardzo nie lubią, ale TR niestety istnieje i trzeba uważać. Jest to zauważalne w szkołach, w życiu, że są ludzie po prostu traktowani, inne nacje są źle traktowane. Ja na szczęście jeszcze się nie spotkałam, żeby ktoś tam źle traktował mnie, moją rodzinę, bo jestem z innego kraju, ale wiecie jak to jest. Ale ogólnie w szkołach no, są takie problemy. Nawet kiedyś u nas w szkole też tam był jakiś atak nożem, z tego co ktoś mi mówił, wiecie, to byłam w szoku, nie wiedziałam o tym. No zdarzają się różne przypadki, ale co chciałam zauważyć, to mówię, gdzieś idziecie, teraz wiadomo, te zakupy przedświąteczne, ludzie się rzucają. Ja idę do sklepu, wiecie, jak już tam coś muszę, ale staram się chodzić w takim okresie, gdzie jest mniej ludzi, na pewno nie w weekendy. Staram się po prostu o takich godzinach chodzić, żeby po prostu było jak najmniej ludzi. Zazwyczaj tak późnym wieczorem jeździmy na przykład, nie wiem, do Tesco. No fakt, że już pewnie wybrakowany jest towar, ale nie chcemy się wbijać wtedy, kiedy jest tłum. My oboje nie lubimy tłumu. Ja też nie lubię się bardzo przepychać i w ogóle. No i niebezpiecznie teraz tak jest. Szalotka. No. Tak. Także idę do Funciaka, tam muszę kilka rzeczy kupić. Chyba jakieś bombki będę musiała kupić, jakiś malutki zestawik, bo szalotka już bombki poniszczyła. Dobrze, że to nie są szklane, bo by już po prostu. Ale te są wygniecione niektóre, wiecie, zdjęła i rzucała jak piłką, no. Szalotka, idziemy? Idziemy do Funciaka, zobaczymy, bo tam może jakieś papiery kupię, takie wiecie, do pakowania prezentów i nie wygłupiam się, my się nie wygłupiamy z prezentami, aż tak, wiecie, niektórzy Anglicy
to po prostu mają pół domu zastawionego prezentami. Dla każdego na przykład członka rodziny po 10 prezentów. No nie, no nie, u nas nie ma takiej potrzeby. Po co takie coś? Po co? Po co po prostu? A teraz czasy trudne idą. Kogo stać, to stać oczywiście. Nawet ludzie są w stanie się zapożyczać, żeby, nie wiem, czy to, nie wiem, pokazać się przed innymi ludźmi, że mają, czy coś, wiecie. Nie tędy droga. My kupujemy tyle, o ile, żeby były, ale też się nie będziemy wygłupiać. Nie będziemy też domu zastawiać, bo powiem Wam, że jak ja mam dużo rzeczy, ja się nie mogę w domu odnaleźć. Ja po prostu, kochani, nie mogę się w domu odnaleźć. Mnie zaraz głowa boli, źle się czuję, jak mam zbyt duży bałagan, zbyt dużo klamotów mi się pod nogami gdzieś tego. Ja nie wiem, ja jakoś nie mogę. Nie mogę wtedy normalnie myśleć, funkcjonować. Nie wiem, jak tak po prostu ludzie mogą funkcjonować w takim aż bałaganie. Ja to się źle czuję, jak mam za dużo rzeczy. No. A mój misiek co chwilę coś tam zamawia. Ja mówię, gdzie my to będziemy kłaść? To jest za małe mieszkanie. Musimy coś, jakieś rozwiązanie zrobić, bo ja to tak po prostu nie mogę. Ja mówię Wam, zaraz oddychać nie mogę. Źle się czuję, jak jest za dużo klamotów. No. Także kupujemy tylko to, co najpotrzebniejsze rzeczywiście i nie wygłupiamy się. Nie wygłupiamy się, bo to prowadzi normalnie do takiego chaosu. Dobra, już się rozgadałam za bardzo. 8 minut ponad gadam. Dobra, piję herbatę, zjem sobie dzisiaj może jakąś kanapkę z paprykarzem, bo mamy tego dużo. Mamy różne pasztety, mamy różne takie ten smalce, nie smalce z Polski, jak mi się te zapasy porobił. No takie coś jak zapasy jedzenia, to warto zrobić, to warto. To na to akurat miejsca nie szkoda. Ale jakieś takie, wiecie, klamoty, zabawki, którymi dziećmi się już nie bawią, nie chcą. Po co ja mam to trzymać? Ja muszę to wywalić albo komuś dać najlepiej, tak? Moja sąsiadka tak się ucieszyła kolejny raz, że dałam jej te kurtki, dałam jej 3 kurtki. Po prostu te kurtki są jak nowe, one są nic nie zniszczone. Wyprałam, wypachniłam. Może sobie oczywiście po swojemu wyprać, jak chce. Ale ten, odświeżyłam, dała mi te kurteczki, bo chodziła bidna w takiej obdartej kurtce. Taka młoda dziewczyna. Nie pracuje, siedzi na tych zasiłkach. Nie wiem, że się ludzie nie garnią do pracy. To nawet, wiecie co, jakbym siedziała w domu, no nie miała dzieci, czy tam miała jedno dziecko i tak dalej, to po prostu... No poszłabym do pracy, ja bym nie wytrzymała, ja bym się po prostu zanudziła, rozumiecie? Wiadomo, że zawsze coś w domu jest do zrobienia, ale pracować powinno się, coś się robić, a nie siedzieć tylko przy tych Netflixach, wiecie o co chodzi, czy przy komputerach, nie no, to, co to za życie? A ile ludzi, gdzieś to oglądałam jakiś filmik, gdzieś jakaś babeczka z Niemiec, Polka, mówiła, że poszła odnośnie, żeby mieszkanie dostać, wynająć mieszkanie jakieś tam, ale tam ją zbyli, bo powiedziała, że pracuje. Ta babka tam w urzędzie powiedziała, że nie dostanie tego mieszkania, bo pracuje. No tak się wkurzyła niesamowicie. Mówi, jak to jest? To ludzie, którzy nie pracują, mają większe prawa niż ludzie, co coś wnoszą do, wiecie, do społeczeństwa i ciężko harują i nie mogą. I po prostu emocje ją ogarnęły. No powiem Wam, że ja się nie dziwię. Jak człowiek jest taki bardzo rozpuszczony i naprawdę już nic nie robi, no to on potem... Wiecie, ociężały, nic mu się nie chce, lenistwo dopada człowieka, totalnie, wiecie, z tego nic nie robienia. Co to za życie? Nie wiem, nie wiem. Jakbym mogła, to bym poszła jednak do pracy. No pracuję nad tym, ale no oczywiście mam teraz rabiatkę dzieci, więc nie narzekam na brak środków i tak dalej, ale mój facio naprawdę bardzo ciężko pracuje i takie wielkie podatki płaci,
pomimo tego, że ma firmę, wszystko, wiecie, i naprawdę duży wkład daje w tą firmę i swój wysiłek, swoją pracę, ale takie ogromne, cóż, że dużo zarobi, jak na podatki to wszystko idzie. Ogromniaste podatki, po prostu ogromniaste. Tak chcą załatwić ludzi, wiecie. Po prostu uzależnić od systemu, od tych zasiłków, od tego wszystkiego. Dobra, kochani, już za dużo gadam, tylko po prostu mówię, jaka jest niesprawiedliwość, wiecie, o co chodzi. Dobra, nic, uciekam. Widzimy się później. No tak się, moi kochani, prezentuje ten dywanik nowy z Amazona. Ja jeszcze bym jeden taki zamówiła, bo ja zamówiłam taki 120x170. I na szerokość byłby fajny, tylko że jest troszeczkę, no wiecie, za krótki, a living room mamy dosyć spory, więc jeszcze jeden taki by się przydał. Na razie wzięłam tak na próbę, bo mówię, jak co to dam do pokoju, jakby się nie sprawdził, ale powiem Wam, że jest fajny, no fakt, że on jest taki, wiecie, taki trochę jakby sztucznawy, co nie, no ale wiadomo, taki prawdziwy dywan, no to trzeba wydać bardzo dużo pieniążków, a my na razie nie chcemy ładować w dom, no bo to nie jest nasz dom, więc tak, aby było, przynajmniej będzie ciepło, wiecie, od podłogi. Ale fajny print, podoba mi się, taki cieniowany jest dywan, no i nie będzie tak brudu też widać, wiecie, każdej plamki. Dla mnie jest ok. Wiecie co, jestem w bucie, przyszłam zobaczyć, czy są jakieś kalendarze adwentowe. Tutaj coś takiego jest. Czekajcie, tutaj jest Soap and Glory, ale czy to jest adwentowy kalendarz? Nie. Takie tylko zestawiki są. Czekajcie, Harry Potter, takie zestawiki. O, tutaj coś jest z Revolution, Real Techniques, takie ceny. Revolution Smoky Icon. O, ten zestawik fajny. 18 funtów. Czy to jest fajne? Ładne kolory ma, takie fioletowe. Podobają mi się, zobaczcie. Tutaj jest też Profusion. To jest Profusion. Face Must Haves. Nie ma nic ciekawego. Tu coś jest za 10 funtów. Bronze Blush Collection. Nie wiem. Nie znam tej firmy. Nie wiem, co to jest. Nie ma nic ciekawego. Powiem Wam. Nieraz bywały takie fajne zestawiki, ale nie widzę. Zobaczcie, tutaj jest z number 7. 120, ale nie wiem, czy to jest kalendarz adwentowy. Nic tu nie pisze, że to jest kalendarz. Tutaj coś takiego jest za 50 funtów. Lubię firmę Number 7, ale kochani, nie ma typowych takich, wiecie, kalendarzy. Takie coś tutaj za 35 funtów. Tu jest do pielęgnacji. Ja bardziej takie malowidła, wiecie. Ted Baker 52, Bath and Body. Pewnie coś ciekawego mają w TK Maxie, ale dobra, ja idę do funciaka w tym momencie. Tu jest też Laura Ashley, taki cosik. Jaki fajny piesiu. Radley. Tutaj, kochani, zobaczcie, taki jest za 9,99. Taki zestaw rozświetlający. Cienie, no taki świąteczny zestaw, można powiedzieć. I to wszystko kosztuje 9,99. Nie wiem, co to za firma, nie znam tej firmy. Glitz and Glam, Beauty Concept, Attention Seeker, Technika, takie różne. O, tutaj też jest jakiś zestaw. Zobaczcie, widzicie? Odbija się światło. Dobra. Tu też coś jest, a to Technika. Dobra, nie ma nic ciekawego. Thank you.
No dobra, już wróciłam, mała zasnęła, to szybciutko Wam pokażę te rzeczy, póki jest ku temu okazja i pokażę i zaraz idę gotować obiad. Troszeczkę mi tam zeszło jednak. Powiem Wam, że było masę fajnych rzeczy, ale wiecie, z dzieckiem iść na zakupy to nie jest dobry pomysł, bo ciągle mi z wózka wychodziła, przypinałam ją, ale ona się i tak odpinała. Taka już cwaniara jest. No. Musiałam ją tam trochę przekupić, wiecie, lizaka czekoladowego kupiłam, takiego elfowego. Słuchajcie, dobra. Pierwsze, co kupiłam, to taki zestaw, gift bag. Taki, bo nawet jak ktoś przyjdzie, wiecie, to mogę zrobić jakąś malutką paczuszkę słodyczy, a najprawdopodobniej przyjdzie do nas na święta nasz sąsiad z dziewczynkami i ze swoją nową kobitką. No, czy w ogóle ktoś przyjdzie tutaj ze znajomych, to takie paczuszki mogę porobić malutkie. Nie pamiętam, to chyba funta kosztowało. Takie pudełeczko. Tutaj dzieciakom powrzucam jakieś słodyczki, czy jakieś tam, nie wiem, karty, cokolwiek, jakieś takie bzdureczki. Będą sobie mogli tutaj, wiecie, poszperać w tym pudełku. No. Okej, okay. Następną rzeczą to kupiłam taki elfową czapeczkę. O, taką czapeczkę kupiłam elfową za funta. To chłopakom do szkoły. Do szkoły. Jednemu taką. Druga będzie taka czapusia. Choinkowa, fajna, też po funcie. Tutaj kupiłam, bardzo mi się spodobał ten elfik, bardzo. Taki inny, w kolorze zielonym, zobaczcie, jaki ładny. A ja w tych barwach będę miała wystrój, wiecie? Kiedyś lubiłam jakieś tam, nie wiem, białe choinki, szafirowe, bołąbki na przykład. Takie zimne kolory lubiłam, srebro, szafir, a teraz bardziej lubię jednak takie czerwień, złoto, zieleń, bardziej mi się teraz podoba, powiem Wam. No i biel, czerwień, zieleń. Miałam kupić takie zielone jeszcze te bombki, ale były przeniszczone, więc nie brałam.
No, także taki elfik śliczny. Nie wiem, chyba 3 funty kosztował. Tak gadałam z facetem, który był przy kasach, no i pytam się o Black Friday. On mówi, będzie od tej niedzieli, ale będzie tylko 20 czy 30% na ubrania dla dzieci. Nie będzie za dużego tego Black Friday. No wiecie, to jest discount, to tak czy tak jest taniej. Tutaj kupiłam taką ceratkę, taki obrusik cieniutki na stół. Na ten obrus, na tą ceratę czerwoną, co Wam pokazałam, na ten obrusik plamoodporny, po prostu położę tą ceratkę tak po skosie. Tamten obrusik jest czerwony, więc na to dam to i będzie to fajnie wyglądało. I to mi się spodobało. Już kiedyś miałam coś podobnego. O! To będzie na przykład, nie wiem, do jakiegoś wazoniku. Dam jakieś kwiatuszki, cosik takiego, wiecie, świątecznego. Czy na przykład najlepiej to by było coś, jakieś drzewko, wiecie, takie choinkowe, i to włożyć, i jakieś ozdoby, i fajnie by to wyglądało. A to też może być jako zawieszka na choinkę, ale ja nie chcę na choinkę tego zawieszać. Te ciasteczka mi się spodobały. One chyba były po 1,50 funta. Takie ciasteczka, gingerbread. To kupiłam kilka. Co jeszcze kupiłam? Taki napis, girlandę. Merry Christmas. Zazwyczaj co roku takie coś mam na ścianę. Nie zawsze, ale zazwyczaj miałam. Właśnie w takich kolorach, jakich lubię. Tutaj kupiłam chusteczki. Bardzo lubię właśnie te paski, takie świąteczne. Najlepiej mi się to sprawdza. Także widzicie, to pudełeczko. To fajnie to będzie wyglądało. Wszystko tak sklecone razem. Wszystko w jednym klimacie, jak to mówią. Tutaj dzieciakom dzisiaj wzięłam Skittlesy. Wyjątkowo. Bo teraz ich tak nie karmię słodyczami. Tutaj Hanusi wzięłam taką kolorowankę. Lol. Ucieszy się. Będą robić jakieś ozdoby w któryś weekend, żeby się nie nudzili. I tutaj, kochani, kupiłam taką zawieszkę na choineczkę. Takiego bałwanka. Co tam jeszcze mam? Zestaw takich kubeczków. Jakby ktoś przyszedł, to po prostu do zimnych napojów takie kubeczki będą. Żeby się nie bawić, wiecie, w mycie naczyń. Tutaj albo dla Hani, albo dla któregoś z chłopaków takie okulary. Tutaj taką zawieszkę też kupiłam. Zobaczcie, też mi się spodobała. Już wiem nawet, gdzie zawieszę. Tutaj w tej wnęce, gdzie jest choinka ta duża. To będzie fajnie to wyglądało. Tutaj kupiłam sobie taki kubek szklany, ale nie wiem, czy on może być do gorącego. Czekajcie. Mam nadzieję, że to jest mocne, że to nie pęknie, że to jest do zimnych napojów, czy to jest też do herbatki jakiejś, czy do ziółek. Taką sobie szklaneczkę kupiłam. Bardzo, bardzo mi się spodobała. Dosyć takie cienkawe, ale szklanki też są nieraz cienkie. Takie, wiecie, tradycyjne polskie szklanki też są takie cieniusieńkie. Więc prawdopodobnie będzie też do gorących napojów. Ważne, żeby tego nie stuknąć. Ta szklanka chyba kosztowała 2 funty. No i kochani, co kupiłam? To dla Hanusi. Dla Hanusi. To wszystko pokupowałam szczególnie do szkoły. No, ale też będzie to zdjęć, wiecie, tutaj się ubierzemy w jakieś tam stroje christmasowe.
i po prostu sobie zdjęcia porobimy. Może nawet ja sobie przymierzę ten do jakiegoś zdjęcia z makijażem. Nie wiem, no mam kilka planów, ale co z tego wyjdzie, to nie wiem. Chciałabym jakiś zrobić makijaż przy Was. No i kochani, co jeszcze kupiłam, to już Wam pokazuję. Bardzo, ale to bardzo mi się spodobały te oto bombki. To są oczywiście plastikowe, ale piękne są. Zaraz sobie je powieszę na choineczce, także super będą wyglądać. Nie było więcej, bo bym jeszcze wzięła jedno pudełko, no bo Charlotka mi poniszczyła. I kochani, co kupiłam? Jak będziemy sobie na przykład jakieś filmy oglądać takie świąteczne typu, no jaki może być film Kevin sam w domu, czy Kevin sam w Nowym Jorku, zrobimy sobie jakąś gorącą czekoladę w kubeczkach z marshmallow i kochani, tutaj takie pojemniczki kupiłam, będziemy sobie wpindalać popcorn. I będzie fajnie, kochani. Tutaj kupiłam im te Smarties, lentilki, tak, i co ja jeszcze kupiłam? Już dużo rzeczy nie kupiłam. Sobie kupiłam jakieś zwykłe funciakowe paznokcie. O, na długość są akurat ok, nie muszę ich nigdy skracać. No i forma taka kwadratowo-owalne lubię. Akurat nie jestem pewna, czy te funciakowe będą dobre. Ja lubię te z B&M-u, ale wzięłam na próbę. No to są takie zwykłe plastiki. Mam ten klej taki w pędzelku, który najbardziej lubię. Tak, i co jeszcze tu kupiłam? Takie coś kupiłam dla dzieciaków. Dla Hani i dla Oskarka. Easy Tear Off Placemat Activity. O, takie różne. Zobaczcie. Oni lubią takie rzeczy. Żeby się tu nie nudzili. O, Hania sobie tu będzie dorysowywać. Muszę im pokupować więcej takich książeczek. Co tu jeszcze jest? O, takie coś. I kupiłam im również takie oto, a jeszcze tutaj coś kupiłam, jeszcze kupiłam takie plejty, takie platery, no nie wiem, na jakieś chrupki, takie talerzyki kupiłam, bo te świąteczne jeszcze mam talerzyki, wiecie, takie papierowe, okrągłe, no ale to takie bardziej na torta i tak dalej, a te papierowe, ile ich jest? 8 sztuk, to po prostu, no nie wiem, na coś takiego, co można stawiać, jakieś suche potrawy, wiecie, czy jakieś ciastko, czy coś, na tym postawię i fajnie to będzie wyglądało, czy jakieś chrupki. Mam różne takie talerzyki świąteczne, ale to wzięłam, bo zawsze można wywalić, nie myć, co nie? Tutaj kupiłam takie brokatowe. Takie glittery. Zobaczcie. O. Dzieciaki będą stroić, robić ozdoby przeróżne. Także takie glitterowe. Te się jakoś mało świecą. A, bo one są ze srebrem. No nieważne. Ale świecą. Także narysują jakąś choineczkę czy coś i kwiecie. W takich kolorach zrobią obrazki. Ja mam obramówki, to się włoży te obrazki i dzieciaki będą miały frajdę. To tyle, kochani. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał, że Was za mocno nie przynudzałam, że miło spędziliście dzisiaj ten czas ze mną. A ja idę gdzie? Do kuchni. A, jeszcze coś przyszło. Czekajcie moment, zaraz przyjdę. Zobaczcie. Tutaj przyszła ta spódniczka pod choinkę na ten stelaż. Z takiego cieniutkiego materiału. Bardzo to cieniutkie. Myślałam, że to będzie sztywniejsze. No nic. Ale nie jest złe. Zobaczcie, widzicie? Taki fartuch na ten stelaż. I on jest związany.
Zobaczcie, to jest takie koło. Ja dałam za to jakieś 5 funtów. O. Także na dół choinki będzie. No i choinka jest w tych kolorach właśnie czerwień, biel, zieleń i złoto. Także tyle, kochani. A, jeszcze coś Wam miałam pokazać. Czekajcie chwilkę, zaraz to przyniosę. A to jest właśnie ten zarąbisty pochłaniacz wilgoci, kochani, naprawdę. I nie jest głośny, jest cichy. Tutaj pisze quiet, high, low. Nie wiem, ja to się na tym nie znam, ja muszę dopiero dojść do tego. Mi się tutaj operował, jeżeli się wyciąga ten filtr i wylewa wodę. Ale masę wody się gromadzi, naprawdę, kochani. Jest zarąbisty. To jest firma Aribio. Jakoś tak. Dobra, to koniec filmiku. Mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Życzę Wam miłego dzionka i miłego weekendu i całego tygodnia. Trzymajcie się, pa, pa.